Witajcie nasi drodzy. Cześć. Cześć. Dzisiaj przychodzimy do Was z poważnym apelem. Z apelem zostańcie w domu. Wiemy, że jest ciepło, że robi się coraz ładniej na dworze, że każdy chciałby ten czas spędzać na świeżym powietrzu, ale... Ale no musimy się wziąć po prostu w garść i to jest ten moment, kiedy trzeba się zachować odpowiedzialnie. My to mówimy na podstawie swoich doświadczeń, które są tutaj w tym momencie w Turcji, bo jak oglądacie nas we wcześniejszych odcinkach, dosyć lajtowo tutaj było. W tym momencie sytuacja się o wiele bardziej zaostrzyła i tych przypadków jest też o wiele więcej. Przez bardzo krótki okres czasu, bo około 1,5 tygodnia, potwierdzonych jest 6 tysięcy zachorowań, a prawie 100 osób straciło życie. No i w związku z tym, jak to wyglądało wcześniej, chcielibyśmy do Was zaapelować, że sposób, który został obrany, czyli zostanie w domu, obrany na w ten sposób załatwienie tej epidemii, no nie mamy po prostu wyjścia. Trzeba się teraz zachować odpowiedzialnie. Nasz apel nagrywamy w związku z tym, że widzimy, co się dzieje na różnego rodzaju forach, gdzie są pytania o to, czy można bezpiecznie wyjechać kamperem. I... Albo wyjść na ryby, czy gdzieś tam tak sobie pojechać na dziko. W dalszym ciągu uważamy, że kamper, jeśli chodzi o takie sytuacje izolacyjne, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tylko nie do tego to prowadzi, bo w tym momencie nie jesteśmy jakąś grupą uprzywilejowaną, która po prostu ze względu na to, że jest bardziej na to przystosowana... My w sensie dzikusy. Dzikusy. Posiadacze kamperów. Nie jesteśmy na to... Po prostu nie jesteśmy grupą uprzywilejowaną, bo za chwilę mogą pojawić się ludzie, którzy nie mają bo kampera. Inni też będą chcieli też wyjść. I wychodząc z założenia, że jeśli pojedziemy gdzieś tam, nic się nie stanie, to doskonale to pokazuje sytuacja w Turcji, w której tak samo myśleli, że jeśli my sobie pójdziemy, to nic się nam nie stanie i innym też nie, a w tym momencie eskalacja zachorowań jest o wiele większa niż u nas w Polsce. Dlatego zaraz jak my się tutaj odzywamy, jeśli chodzi o karawaning, odezwał się ludzie, którzy śpią w samochodach, a następnie może dojść do tego, że każdy, kto będzie miał namiot, poruszał się z namiotem, nawet niekoniecznie pod nim spał, będzie mógł powiedzieć, że jedzie się odizolować pod namiot i dzięki temu się przemieszczać. I to, co jest takie bardzo istotne naszym zdaniem, to jeżeli chodzi o przemieszczanie się, bo można sobie pojechać do tego lasu czy na plażę, ale co będzie w przypadku, kiedy na przykład zdarzy się wypadek? Czy te wszystkie służby nie są na tyle obciążone, żeby dokładać im jeszcze jakieś inne przypadki? A wtedy dokładnie jest kontakt ze szpitalem, z innymi ludźmi. Także to wszystko ma... No i zaangażowanie służb na coś innego. Tak, ma głębszy sens i żeby pomóc sobie i innym, to jedyne, co można zrobić, to tak niewiele, czyli właśnie zostać w domu. I nie jest to też dobry czas na to, żeby rozstrzygać, jakie to będzie miało konsekwencje, snuć jakieś teorii spiskowych i tak dalej. Były dwie opcje. Albo zachowamy się tak jak teraz, czyli zostajemy w domu i nie ruszamy się i w ten sposób. Wszyscy, bo w jedności, w grupie siła. Albo wszyscy dostosowujemy się do tego, co jest, albo tworzą się jakieś takie anarchiczne... Zachowania, tak, anarchiczne. I do czego to prowadzi? Jeśli byłby wybrany drugi sposób, który mógłby być podjęty, czyli nie robimy nic i zachowujemy się tak, jakby to było normalnie, tak jak sezon w Polsce grypowy i po prostu dajemy iluś tam osobom zachorować, to podejrzewam, że wtedy by się pojawiły głosy tego, że nic nie jest robione w tym kierunku, żeby ratować tą całą sytuację. Więc z dwóch opcji, czyli albo izolacji, albo wyboru takiego, że dajemy się zarazić i ilość tam będzie ofiar tego wirusa, no chyba lepszą opcją jest to, żeby się nie zarażać, wyizolować, mimo to, że ekonomicznie może mieć to troszeczkę większe koszta. My mówimy to ze swojego doświadczenia, bo widzimy, jak to wygląda w Turcji. Turcja bardzo długo też nie poddawała się temu, co mówiły nakazy. Nie izolowali się, nie robili niczego. No i w tym momencie sytuacja jest na tyle poważna, i że... I po prostu w tej chwili wyszło to,
że oni tak długo zwlekali. Jeżeli chodzi o inne sprawy, no to są bardziej przygotowani niż inne kraje pod względem, nie wiem, miejsc w szpitalu i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o wychodzenie z domu, tutaj właśnie panowała kompletna anarchia. I doprowadziło to do takiej sytuacji, że Turcja jest bardzo wysoko na czele krajów, gdzie jest ogromna liczba zachorowań i niestety śmierci. I jak było lajtowo i było fajnie, zabawnie, to było w tym momencie już coraz bardziej czujemy się zagrożeni. Właśnie przyjechali żandarmi i musimy ewakuować się z plaży wszystkich. Tutaj w ciągu 5 minut mamy się stąd zebrać, tak jak jesteśmy. Dlatego się zbieramy. Cała sytuacja stąd wynika, że Turcja się troszeczkę zaczęła bać i na razie tylko na weekend w sumie zakazali wchodzenia do lasów, na plażę, jakiegoś wychodzenia na jogging i tak dalej, czyli zabronili spacerów, stąd ta wizyta. Dzisiaj jest sobota, wy to oglądacie jutro w niedzielę. No i się ewakuujemy teraz, widzicie, tam za mną też już wszyscy się zbierają do wyjazdu. Na początku nie bardzo chcieli to zrobić, bo oni tutaj stawiają dość duże opory, jeśli chodzi o te wszystkie restrykcje i jeżdżą teraz, ogłaszają to właśnie, że tu nie można przebywać. Ludzie podchodzą, kłócą się, machają rękami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tylko że najgorzej, że nie mamy jakiegoś planu ewakuacji stąd. No, gdzieś będziemy próbować szukać plaży, która jest mniej uczęszczana, gdzie policja może nas nie przegoni, jeszcze nie wiemy. No ale plaża jest zabroniona. Plaża jest zabroniona, no ale na razie na weekend tylko. I las jest zabroniony. I las jest zabroniony, więc nie bardzo wiemy, gdzie się teraz podziać w sumie. Coś będziemy jechać. No, plan jest chyba taki, że będziemy powoli wybrzeżem wracać na zachód. Tak, żeby jakby co mieć możliwość wyjazdu z tej Turcji. Przed nami Gostek też w takim przerobionym peżociku. Widzę, gdzieś ucieka na inną plażę. To jest taki peżot jak w tamtym odcinku, co pokazywaliśmy. Postanowiliśmy przeczekać, zrobić sobie obiad. I chyba ta miejscowość jest ok. Tak jak widzicie, przechodzą teraz panowie żandarmi. Jak na razie nie są nami zainteresowani, więc mamy nadzieję, że uda nam się tutaj już przynajmniej ten jeden dzień przenocować. Chociaż widzicie, zaczynają do tych ludzi, którzy siedzą na plaży, chyba podchodzić, więc czekamy. Na razie sobie będziemy robić jedzenie, a zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej, czy my będziemy w następnej kolejności. Tak, będą ich przeganiać. No bo jest zakaz weekendu. Na razie tylko, tak? No weekendy, ale to oni to zaostrzą. No i pojechała policja, coś ogłasza. Czyli zaraz nas będą przeganiali z tej plaży i ja nie wiem, gdzie my teraz się podziejemy. Poczekamy, na razie robimy koftę. Jak zrobimy koftę? Robimy koftę, czyli mielone. Tradycyjne. Ale bez tureckie bułki. Danie, ale bez bułki. Zmodyfikowaliśmy po polsku, dodajemy cebuli. Człowiek siedzi, jakby coś zrobił. Czeka, aż go pogonią. Dobra, póki możemy, to smażymy. Zobaczymy, co się rozwinie dalej. Ostatnio nam nie dali się umyć. Jakiś podróżnik wyszedł na plażę, siadł sobie na ławeczce pod drzewem i na niego krzyczał, żeby się zabierał z plaży. No, z takim plecakiem. No i się chłop zabiera. Tak jak widzicie, oprócz tego, że kontrolują to z ziemi, to kontrolują także z wody. Cały czas pływają statki straży przybrzeżnej i sprawdzają, jak ma się sytuacja na plażach. No i na wodzie, żeby łódki nie pływały. Łódki też nie pływają. Już teraz przypłynęły dwa. Widzę, tutaj sobie obserwują. I tak jak wielu z was nam mówiło, że ale fajnie macie, jesteście w Turcji i macie ciepło, pięknie i tak dalej, to nie do końca już w tej chwili wygląda w ten sposób, dlatego że wszystkie plaże i lasy są zamknięte dla wszystkich.
Także tak jak wszyscy, tak jak wy w Polsce, my też siedzimy w domu, z tym, że tutaj jest taka różnica, że ten nasz dom jest na kółkach. No ale to się nie różniło, bo my tydzień czasu siedzieliśmy w jednym miejscu stacjonarnie, unikając kontaktów właśnie na jednej plaży i tak jak widzę, no w tym momencie jest jakiś taki niepokój, zagrożenie, jeżdżą samochody, przeganiają, policja sprawdza. No doprowadzili to do tego, że nie mogli się sami tutaj w Turcji do tego wszystkiego dostosować i odgórnie po prostu im w tym momencie pomaga w tym policja. Nie ma tutaj jakichś restrykcji związanych na razie z mandatami, chociaż podejrzewam, że jakby zajść za skórę mocno, to i byśmy dostali jakiś mandat. Dlatego przeganiają, trzeba się z tym liczyć, że plaże są na tą chwilę zamknięte i to jest właśnie ta refleksja, która nas skłoniła do tego, żeby zaapelować do was o to, żebyście zostali w domu, bo... Bo jeżeli nie zostaniecie w domu, to wakacje spędzicie w domu. Tak będą wyglądały. Bo kontrole po prostu będą na każdym kroku, bo służby nie będą w stanie upilnować, ogarnąć tej całej sytuacji, bo wszystko to nie stoi w miejscu, nie cofa się, tylko idzie do przodu, to się rozwija w złą stronę. Także jedyne, co można zrobić, to no, trzeba siedzieć na tyłku i... I nie wymyślać. Wiadomo, my też wariujemy. Trzeba myśleć nie tylko o sobie, a o swoich bliskich. Na pewno ktoś ma starsze osoby w swoim otoczeniu, ma rodzinę, rodziców, dziadków. I to są osoby, które są narażone bardziej, ale przecież też chorują młode osoby. Pokażmy, że nasze społeczeństwo jest odpowiedzialne, bo nie chcemy, żeby wyglądały te wakacje w ten sposób i teraz jeden wypad na to, żeby sobie gdzieś tam odpocząć. My też o tym marzymy, żeby gdzieś ruszyć, bo nie możemy siedzieć w miejscu. Też się nudzimy, też próbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie na tą całą sytuację. Ale nie pozostało nam nic innego, jak tylko dostosować się do tego, co trzeba zrobić i odizolować się. Po prostu zgniećmy to wszystko w zarodku i miejmy nadzieję, że wakacje będą normalne. Apelujemy też do was o to, bo cała sytuacja, która jest na globie, powoduje też, że my nie możemy do kraju w żaden sposób dotrzeć i... To znaczy tak, nie chcemy dotrzeć. Kwestia jest tutaj przepisów, o których mówiliśmy tak. Na live'ie, w poprzednich Ale blogach. W końcu będziemy chcieli wrócić. I umożliwcie też taką możliwość, żeby te wakacje, ten następny czas był normalny i dlatego jeszcze raz prosimy, zostańcie w domu. Wiemy, że to nie jest proste. My też na tym cierpimy. Nikomu nie jest w tej chwili Ale łatwo. Nie mamy wyjścia. Nie chcemy, żeby nasze wakacje wyglądały pod taką presją tego, że karawaningowcy czy wszyscy podróżnicy będą po prostu przeganiani ze względu na to, że nie umieją się dostosować. Mamy nadzieję, że jak zrobimy to w ten sposób i zaciśniemy na chwilę zęby i to potem przeczekamy. Wszyscy będą mogli wychodzić, podróżować, wakacjować, urlopować, weekendować i wszystko wróci w końcu do normy. Liczymy na was. Liczymy też na to, że ten nasz film, ten nasz apel będzie przyjęty nie jako jakaś przestroga, tylko jako takie doświadczenie, które widzicie. My przeżywamy po prostu teraz na własnej skórze, bo... Jesteśmy przeganiani z plaż, nie mamy za bardzo gdzie uciec, bo do miasta też nie będziemy nocować w mieście, gdzie tych ludzi jest więcej. Dokładnie. Dlatego musieliśmy się przemieścić na plażę po prostu mniej uczęszczaną. Jest tutaj jakiś jeden kamper, ale stoimy w bardzo dużej odległości od siebie. No i czekamy, zobaczymy jak się rozwinie sytuacja. Zobaczymy co będzie dalej. Nie chcemy gdzieś tam daleko jechać, bo moglibyśmy jechać już w stronę granicy, bo ten czas naszego pobytu w Turcji nieubłagalnie się zbliża do tego 11 kwietnia. I jak on nastąpi, tylko te granice będą otwarte, będziemy musieli opuścić ten kraj, czy chcemy, czy nie chcemy. Ale na to jeszcze przyjdzie czas. Liczymy na to, że będzie ta sytuacja na tyle opanowana, że i prosto będzie nam do tej granicy dojechać. W tej chwili, tak jak widzicie, my kilka tygodni temu naprawdę cała sytuacja była dla nas nie do ogarnięcia, bo po prostu jej nie czuliśmy na własnej skórze tego zagrożenia. Dlatego, że w Turcji było to wszystko takie opóźnione i tutaj błędem bardzo dużym Turcji było to samo, co we Włoszech i w tych wszystkich krajach, gdzie ta kultura taka południowa panuje, że oni po prostu nie mogą wysiedzieć w domu, korzystają, siedzą cały czas na plaży, spotykają się, grillują.
I dlatego wygląda to tak, jak wygląda. To się bardzo szybko. Zobaczcie, jaka była różnica, nawet porównując te nasze filmy, gdzie w momencie, kiedy my zaczynaliśmy całą sytuację w Turcji z epidemią, to był jeden przypadek i nikt się tym nie przejmował, a przez to, że oni po prostu wymieniają się tymi zarazkami, to w tym momencie jest o wiele większa tutaj eskalacja całego problemu i nie zmierza to w żadnym dobrym kierunku, bo już tak jak mówię, w tym momencie jest około 6 tysięcy zachorowań. Nagrywamy to 28 marca. No i zobaczymy, co będzie. Tak jak mówię, nie chcemy też oceniać tego w sposób taki jakiś, czy to jest dobre, czy niedobre. To jest na razie zostanie w domu jedyna z możliwości, jaka nam została, żeby zrobić coś, co powstrzyma tego wirusa. A, no i jeszcze nie powiedzieliśmy o jeszcze jednej ważnej rzeczy, że i tak jest bardzo dużo ludzi, które jednak muszą wychodzić. Przede wszystkim wszystkie służby. Służby zdrowia, policja, straż miejska. Ale wiemy, że część z was też i do pracy musi chodzić. No i tak, wiele firm przecież jest dalej otwartych. Komunikacja miejska i żeby zmniejszyć to zagrożenie, jeżeli nie musimy, zostajemy w domu, kochani. Dlatego zostańcie w domu i mamy nadzieję, że do zobaczenia w takim samym gronie w następnym vlogu. Trzymajcie się, cześć. Cześć.